Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, to Dominika Marzec. Dzisiaj ze mną w studiu jest absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, pani Dorota Kaczor. Cześć, witam wszystkich. Dlaczego aktorstwo? Skąd taki pomysł, żeby studiować akurat ten kierunek? W moim przypadku była to konsekwencja podjętych działań w dzieciństwie. Tak naprawdę zaczęło się od tańca, później z czasem szkoła muzyczna, zainteresowania muzyczne i teatr narodził się w ostatniej chwili jako kombinacja i jako taka dziedzina sztuki, która łączy te inne moje zainteresowania. Jak długo walczyłaś o swoje marzenia i czy to wymagało jakichś poświęceń? Ja jestem przykładem dosyć dużej konsekwencji, chociaż myślę, że nie ja jedyna. Mnie się udało za czwartym razem. W międzyczasie uczestniczyłam w przeróżnych warsztatach, uczyłam się w Polsce u polskich nauczycieli zagranicznych, więc tak naprawdę jestem przykładem na to, że jeśli jest ta motywacja, jeśli się chce osiągnąć jakiś cel, to warto jest być konsekwentnym w tym. Więc mogę tylko powiedzieć i życzyć wszystkim wytrwałości. Na pewno ten czas, który spożytkowałam pomiędzy jednym a drugim egzaminem, to był też czas na mój rozwój artystyczny i nie żałuję tego czasu, bo pewnie gdybym dostała się wcześniej, nie miałabym okazji spotkać tych ludzi, tych nauczycieli i dowiedzieć się jeszcze przed szkołą wielu bardzo interesujących rzeczy. Co cię intryguje w aktorstwie? Cóż mnie intryguje? Nie będę oryginalna. Chyba to, że staję się na scenie kimś innym niż jestem w rzeczywistości. To też był taki pierwszy impuls do wybrania teatru, ponieważ byłam dosyć grzeczną dziewczynką i drzemało we mnie coś więcej, jakiś potencjał większy, a na scenie mogłam być już trochę mniej poprawna. Więc bardzo lubiłam takie pełnokrwiste postacie, lubiłam też postacie zupełnie niepodobne do mnie. Więc to mnie na pewno intryguje, ta możliwość kreacji i jestem w ogóle za kreacją w teatrze. Bliżej mi do myślenia o teatrze jako o stwarzaniu postaci niż o graniu po prostu siebie. Jak wyglądają egzaminy wstępne? Czy historie o zagraniu mleka, łyżeczki do herbaty bądź bułki są prawdziwe? To znaczy tak, pewnie sporo prawdy w tym jest, że egzaminy wymagają pobudzenia wyobraźni. Ja osobiście nie miałam takiego zadania. Pamiętam takie najbardziej chyba wyszukane. To było, że miałam wyrwać orzecha w wiewiórce. Słyszałam też kiedyś, że na pierwszym roku studiów aktorskich studenci uczą się szermierki. Tak, zdarza się. Ja nie miałam okazji akurat w polskiej szkole. Udało mi się wyjechać na Erasmusa na pół roku do szkoły w Madrycie, tożsamej z naszą Akademią Teatralną w Warszawie. Tam jest Escuela właśnie w Madrycie. I tam na przykład, tam miałam okazję akrobatykę czy szermierkę mieć, ale w szkołach jak najbardziej taki przedmiot też jest. Nieraz są to zajęcia fakultatywne, nieraz na obozach sportowych można się tego nauczyć. W innych szkołach jest to normalny tok nauczania roczny, więc jak najbardziej takie rzeczy też się zdarzają. Myślę, że coraz mniejszy nacisk jest na szermierkę, na jazdę konną, dlatego że po prostu czasu się nie rozciągnie, a pojawiły się nowe dyscypliny, które są bardziej potrzebne, takie jak praca z kamerą, praca z mikrofonem, castingowane rzeczy, więc myślę, że z tego powodu takie zajęcia są bardziej fakultetem, dodatkiem, a nacisk jest jeszcze na inne dyscypliny, które się powoli zaczynają pojawiać w teatrze.
Zwykle jest tak, że kiedy studenci przejdą, no jeszcze nie studenci, ale kandydaci przejdą egzaminy wstępne, myślą, że już nic gorszego ich nie może spotkać. A jaka jest ta późniejsza rzeczywistość w szkole? Jak wyglądają egzaminy, sesje zaliczeniowe? Wydaje mi się, że jednak egzaminy wstępne są bardzo charakterystycznym elementem, ale nie tożsamym ze studiowaniem. Kiedyś usłyszałam takie słowa od swojego instruktora, nie za bardzo byłam w stanie to zrozumieć, ale połowicznie się z tym zgadzam. Egzaminy są dosyć, są wydarzeniem ekstremalnym. W szkole jest po prostu spokojniej. Jest więcej czasu na to, żeby sobie pewne rzeczy przerobić, pewne rzeczy znaleźć w sobie. Jest dłuższy czas na to, żeby się nauczyć tekstu, żeby posprawdzać pewne rzeczy. Nie jest to sytuacja komfortowa na tyle, że całe dnie są wolne, ale jednak egzaminy wstępne z racji tego, że są jednego dnia, bardzo duża ilość tekstów, bardzo dużo umiejętności, które trzeba pokazać, myślę, że są wyjątkowe i wydaje mi się, że są dużo trudniejsze niż późniejsze studiowanie. Słyszałam, że studenci szkół teatralnych są często narażeni na krytykę ze strony swoich profesorów. Co mogłabyś powiedzieć na ten temat? Tak, krytyka na pewno jest i to nie tylko w szkole, później też w zawodzie. Ja jestem entuzjastką jednak działania motywacyjnego. Uważam, że bardziej trzeba te skrzydła studentom doklejać niż je obcinać. Dlatego mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu i o swojej też osobie. Mnie motywuje krytyka, ale konstruktywna. To znaczy nie narażająca mnie jako osoby na jakieś nieprzyjemności, tylko odnoszące się do tego, co robię scenicznie, a to jest duża różnica. Według Ciebie jaka jest rzeczywistość, taka prawdziwa rzeczywistość po skończeniu takich studiów? Dosyć dużo się o tym teraz mówi, o tej rzeczywistości, w którą wkraczają absolwenci. Ja już jestem chwilkę po, już kilka lat po szkole, więc pewnie te realia się trochę zmieniają i dobrze. Na pewno to, co dużo osób mówi, to ten fakt wyjścia jakby z cieplarni, ze szkoły, gdzie jednak są warunki, powiedzmy, że może nie idealne, ale są warunki do pracy, do rozwoju. Wchodzimy na rynek pracy, który jest bezwzględny. Więc po pierwsze weryfikuje nas, po drugie miejsc pracy nie jest aż tak dużo, jakbyśmy może tego chcieli. Mówię tutaj przede wszystkim o etatach w teatrach. Jeśli ktoś chce iść na etat w teatrze, to albo zostaje zauważony na czwartym, piątym roku, w zależności od szkoły, lub jest po prostu wzięty ze szkoły w trakcie toku studiów. Już wiadomo, że ta osoba powoli się przygotowuje do wejścia w jakiś zespół artystyczny. Ale sporo ludzi kończy szkoły bez tych możliwości i zaczyna się pukanie do drzwi dyrektorów, zaczyna się wysyłanie CV, zaczyna się chodzenie na bankiety i próba jakiegokolwiek nawiązania kontaktu z osobą, która może mi pomóc, może mnie wypromować. Czym według Ciebie trzeba się wyróżniać, by się przebić wśród tylu zdolnych osób? Powiem tak, nie mam pojęcia, jaki jest klucz. Myślę, że warto jest myśleć o tym, podobnie jak o egzaminach, czyli o tym, że sztuka jest subiektywna i to, kto się podoba, też jest subiektywne. Oczywiście, że osoba z warsztatem dobrym lub z jakimiś rolami, z jakimiś osiągnięciami na pewno jest pożądana bardziej niż osoba, która jest przed tym wszystkim. Jednakże to, kto zostanie wyłoniony do zespołu artystycznego czy do danej roli, jest mocno subiektywne i jest troszkę też taką loterią, bo wiadomo, że dany spektakl czy dany projekt potrzebuje pewnego typu osobowości, także pewnych warunków zewnętrznych, czyli po prostu wyglądu, pewnej energii,
Więc tego na pewno reżyserzy, dyrektorzy szukają. Warto jest na pewno się kształcić. W szkole to jedno, ale poza szkołą również. Korzystać z szeregu warsztatów, podpatrywać, szukać swojego miejsca w zawodzie, szukać swojego stylu, rozwijać warsztat, bo to na pewno zwiększa szanse na to, że ktoś nas dojrzy i da nam szansę zaistnieć. Właśnie jest też bardzo dużo aktorów, którzy nie mają tej szkoły teatralnej. Czy według Ciebie ten warsztat, jaki się przechodzi w szkołach aktorskich, jest niezbędny do wykonania tego zawodu, czy on jakby bardziej ogranicza? Na pewno warsztat pomaga. Niezależnie od tego, gdzie go zdobędziemy. Tak jak wspomniałam, miałam szansę uczyć się chociażby u nauczycieli amerykańskich przed szkołą, dlatego że się nie dostałam do państwowej szkoły, to wyłapywałam wszystkie opcje nauki tego zawodu i na przykład pewne rzeczy, których tam się nauczyłam, chociażby z zakresu pantomimy, pracy z maską, muzykalu, były tak dobre, że już w szkole później tak dobrego warsztatu nie zdobyłam. Znowu w szkole coś innego dostałam, czego nie dostałam na warsztatach. Myślę, że trzeba pojmować po prostu siebie przez pryzmat różnych doświadczeń, niezależnie czy to jest warsztat w szkole, czy to jest warsztat poza szkołą, czy to jest samorozwój, czy to jest moje codzienne ćwiczenie w domu przed lustrem. Więc tutaj bym się nie ograniczała, że to szkoła daje ten warsztat czy coś innego. Na pewno warto jest o to dbać, ćwiczyć, nie odpuszczać. Szczególnie w szkole to jedno, ale po szkole to jest największe wyzwanie, żeby się zmobilizować i jednak ćwiczyć, jednak coś robić. I dlatego nie wydaje mi się, żeby szkoła była jedyną ścieżką do zawodu. Uważam, że jest może taką najszerszą ścieżką, tą taką środkową, ale tych ścieżynek dookoła jest dosyć dużo. Warto jest pomyśleć o alternatywnych sposobach dojścia do zawodu, takich jak czy studium aktorskie, czy egzamin eksternistyczny w ZASP-ie, czy też inne opcje, czy chociażby po prostu warsztatowanie się i później granie w teatrach alternatywnych. Do tego dochodzi tutaj też aktorstwo filmowe, które wielokrotnie nie potrzebuje żadnej szkoły. Więc może jeśli ktoś jest zainteresowany takim typem aktorstwa, to warto się po prostu zapisać do agencji aktorskiej, warto się gdzieś tam przemknąć na planie, czy jako statysta, czy jako mały epizod i tak krok po kroku iść tą swoją wybraną ścieżynką. Z pewnością nauce w szkole teatralnej towarzyszą przeróżne emocje, od tych dobrych do tych najgorszych. Kiedyś gdzieś przeczytałam, że te osoby, które wychodzą ze szkół teatralnych jako już studenci z dyplomem, oni są uzbrojeni w taki pancerz emocjonalny, że po prostu nie da się takich osób złamać. Jak według Ciebie te studia wpływają na osobowość człowieka? Z tym pancerzem to nie wiem. Chyba nie jestem dobrym przykładem, bo takowego pancerza nie nabrałam. Myślę, że jest to trudne, bo jednak do szkoły artystycznej, i to nie mówię tylko o teatrze, myślę, że dyscypliny plastyczne czy też muzyczne też wymagają pewnego rodzaju wrażliwości, więc takie osoby też idą do szkoły, więc jest to dosyć delikatna materia. Myślę, że ta osobowość się zmienia i kreuje także dlatego, że są to dosyć znaczące lata, tak zwane drugie dojrzewanie, te 19, 20 do 25, 7 roku życia, kiedy ta szkoła się zdarza, są takim przełomowym też po prostu w życiu młodego człowieka okresem. Na pewno warto jest sobie myśleć o tych studiach jako o pracy nie tyle na emocjach, co na poznawaniu siebie i poznawaniu własnego potencjału i własnych emocji, tak? Brakuje mi trochę w polskich szkołach tego spojrzenia też psychologicznego, wsparcia psychologicznego. Nie każdy sobie radzi bardzo dobrze.
Wychodzą osoby ze szkół także mocno poranione, z problemami nieraz też psychicznymi. Dlatego uważam, że jest to tak delikatna materia, że powinien być większy nacisk na tą pracę, także psychologiczną i to spojrzenie takie tych osób na te osoby, które właśnie wymagają być może większej ilości czasu. Kiedyś chyba było więcej tej psychologii, tego spojrzenia, teraz coraz mniej, więc na pewno osobowość się zmienia, tak jak powiedziałam, i z wiekiem, i też doświadczenia. Uczysz się tego, żeby te emocje, nie mówię, że były na pstryk, ale były może szybciej niż w prawdziwym życiu byś była w stanie wygenerować, więc uczysz się pewnego rodzaju gotowości, otwartości, odwagi scenicznej, kreowania osobowości scenicznej, co nie zmienia faktu, że w życiu codziennym jakby możemy sobie pozostać tym, kim chcemy. Ja jestem bardzo za tym, żeby jednak zachować higienę pracy i dlatego śmieję się, że w życiu nie gram, ale coś takiego mam, że jakby scena jest sceną, życie jest życiem, nie lubię mieszać tych światów. Chociażby zaznaczając to tym, że zmianą ubioru, obuwia scenicznego, tym, że w przerwie wychodzę, dystansuję się, idę na spacer, rozmawiam z przyjaciółmi. Mnie osobiście pomaga to zachować równowagę psychiczną i też równowagę w życiu zawodowym i prywatnym, więc taki jest mój sposób. Są pewnie osoby, które gdzieś tam którym się te światy bardziej zamazują, tylko nie wiem z jakim efektem. Czy to są studia dla emocjonalnie silnych osób, czy tą siłę nabiera się w trakcie całej edukacji? Na pewno w trakcie studiów uczysz się tego, jak sobie radzić z krytyką. Uczysz się tego, że nie zawsze może masz ochotę na to, żeby teraz wyjść i grać, a musisz, bo właśnie przyszedł czas na twoją scenę. Więc na pewno uczy dyscypliny, takiej dyscypliny ciała, umysłu, tego, że to, co, jak jemy, ile śpimy, ile wypoczywamy, jak spędzamy ten czas pomiędzy, mocno wpływa na nas, ponieważ aktorstwo jest mocno związane z ciałem, z głosem, z osobowością, z charakterem, więc to wszystko wpływa i nieraz myślę, że każdy, kto grał spektakl, będąc chory, potwierdzi moje słowa, że jest to wyczyn wtedy, prawda? Być może w innych zawodach byłoby o tyle łatwiej, że nie musisz eksploatować całego siebie. A tu na przykład sytuacja spektaklu, pełnej widowni i trzeba wyjść, trzeba zagrać. Więc to na pewno uczy takiej gotowości też do tu i teraz. Jest to trudne i ja akurat nie gram codziennie, nie gram w takiej intensywności, więc to trzeba by zapytać osoby, które codziennie spektakle kilka razy dziennie grają nieraz. Myślę, że to jest olbrzymi wyczyn i pełen szacunek mój dla tych wszystkich osób. Czy ty odkryłaś w sobie jakieś zmiany, jeśli chodzi o charakter, o postrzeganie pewnych rzeczy podczas odkrywania tajników aktorstwa? Mhm. U mnie to się zbiegło z takim też rozwojem osobistym, z takim zwiększeniem samoświadomości, więc pewnie tak. Pewnie miało to jakieś, jakby to aktorstwo pomogło mi dotrzeć do pewnych rzeczy. Czy coś zmieniło? Ja byłam dosyć nieśmiałym dzieckiem, więc każde doświadczenie zderzenia z krytyką, czy też zderzenia w ogóle z konkurencją, czy czymkolwiek, było dla mnie wyzwaniem i wytwarzało we mnie może nie pancerz, ale jakieś takie cechy, których nie miałam z natury, typu asertywność, typu dbanie o siebie. I też wydaje mi się, że to studiowanie
nauczyło mnie walczyć może bardziej o siebie. Uczelnia bardzo mocno czerpię do dzisiaj. Jak sprawić, żeby podczas grania widz uwierzył w to, co mu pokazujesz? To jest dobre pytanie, to trzeba by widzów zapytać. Ja zawsze uważałam, że widz to jest najlepszy i jedyny krytyk. Z całym szacunkiem tutaj do osób zajmujących się krytyką teatralną, czy też teorią teatru, bardzo szanuję ich pracę, jednakże dla mnie osobiście jedynym wyznacznikiem jest publiczność. Dlatego zawsze po spektaklach, jeśli przychodzą moi przyjaciele, rozmawiam z nimi, pytam się, co można zmienić, co się nie sprawdziło, co nie przeszło na drugą stronę, czyli co mnie się wydawało na scenie, a publiczność tego nie odebrała. Więc zawsze jakby bardzo mocno swoją pracę opieram na tym, co publiczność powie. Czym się teraz zajmujesz? Ja po szkole zdecydowałam w ogóle nie startować na etaty do teatrów. Z prostego względu, że etat dosyć mocno eksploatuje. Ja miałam pomysły na siebie różne i chciałam wypróbować różne rzeczy. I czułam gdzieś tak podskórnie, że łączenie różnych dyscyplin z zakresu teatru, sztuki czy moich zainteresowań będzie takie optymalne dla mnie. I tak też funkcjonuje do dzisiaj. Tak więc gram w teatrze, obecnie w spektaklu My z ZNP w Teatrze Nowym tutaj w Krakowie. Tworzę też fundację ze znajomymi. Tak więc tych różnych aktywności mam trochę. Jednocześnie tworzyłam też między innymi w spektaklu, w którym gram choreografię, więc też staram się łączyć tą moją pasję taneczną i teatralną. Przez ostatnie lata też sporo śpiewałam w zespole folkowym. Tak więc taki wybór drogi życiowej dla mnie był optymalny. Jakie rady mogłabyś dać jako oczywiście doświadczona osoba przyszłym kandydatom do szkół teatralnych? Przede wszystkim życzę Wam, żeby Wasza pasja nadal była tak silna i mocna, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, czy te egzaminy przejdziecie pozytywnie czy negatywnie.